Witam Państwa w dzisiejszym magazynie sportów amatorskich. Kolejną serię pojedynków rozegrały zespoły występujące w Atomłebskiej Basket Lidze. Zaczynamy od najwyższego szczebla zmagań, tutaj w Ekstralidze. Na pierwszy plan wysuwał się mecz pomiędzy Leo a CSM Koszalin. Rywalizacja o poszczególne miejsca w fazie play-off. Pierwsza kwarta zdecydowanie dla Leo i wygrana 21-11. Druga minimalnie ponownie dla Leo i wygrana 16-13, 14-12. Tak zakończyła się trzecia odsłona dla Leo. Zespół ten miał sporą przewagę przed rozpoczęciem ostatniej kwarty. Ta część wyrównana z lekkim wskazaniem na CES, ale to nie wystarczyłoby dogonić rywala. Ostatecznie Leo wygrało z CES-em 70-56. Dla zwycięskiej drużyny Bogdan zdobył 27 punktów, Stefanowski 17, Szałankiewicz 11. Dla CES-u Bartkiewicz 15, Kirejczyk 12, Tartas 12. W drugim spotkaniu rywalizacja zespołów, które walczą o utrzymanie. Betomex mierzył się z Glob Metal AZS Fans Veterans. Tutaj od początku ton grze nadawali koszykarze Betomexu. Pierwsza kwarta wygrana 29-15. W drugiej odsłonie Glob Metal odrobił część strat. Dwie kolejne partie zdecydowanie należały do Betomexu i ten zespół wygrał 94-77. Dla zwycięskiej drużyny Rajkowski zdobył 46 punktów, Bogucki 30, Dąbrowski 6. Dla Glob Metal AZS Fans Veterans Grzybowski 30, Zydel 19, Gawienowski 10. Oto tabela Ekstraligi. Na czele z Supą z dorobkiem 28 punktów, po 23 mają Leo i Świętoń, 22 CS Koszalin, 19 NMC, 18 Betomex, po 16 Volcano i Glob Metal AZS Fans Veterans. Przechodzimy do dywizji pierwszej. Tu zaczynamy od spotkania Rokosowo do Martatów. Po pierwszym meczu Rokosowo prowadziło 1-0 w rywalizacji do dwóch zwycięstw. Drugi pojedynek od początku wyrównany ze sporą dawką emocji. Pierwsza kwarta dla Domaru wygrana 15-9. Druga odsłona dla Rokosowa wygrana 19-15. Od tego momentu zaczęły się spore emocje w całym spotkaniu. Udzieliły one się wszystkim uczestnikom zawodów. Trzecia kwarta wygrana przez Rokosowo 17-9, czwarta przez Domartatów 18-12. Tym samym potrzebna była do rozstrzygnięcia dogrywka. W dogrywce lepiej zaprezentowali się koszykarze Rokosowa, wygrywając 14-10 i cały mecz 71-67. Tym samym Rokosowo awansowało do finału, a Domar walczyć będzie o trzecie miejsce gwarantujące udział w barażach. Dla Rokosowa Kropisz zdobył 28 punktów, Pilarski 13, Jakubczyk 13. Dla Domaru Joskowski 20, Żak 16, Grygiel 11. W drugiej parze Wind Service mierzył się z parkietami Presto.pl. Parkiety Presto to zwycięzca sezonu zasadniczego. Pierwsze spotkanie nieoczekiwanie wygrał zespół Wind Service. W drugim meczu ton rywalizacji od początku nadawali koszykarze parkietów. Po pierwszej kwarcie prowadzili 22-12, w drugiej powiększyli przewagę o kolejne 2 punkty. W trzeciej odsłonie minimalnie Wind Service odrobił straty, jednak w czwartej ponownie górą parkiety. Ostatecznie ten zespół wygrał 61-46. Dla zwycięskiej drużyny Studziński zdobył 21 punktów, Bielecki 11, Kawszyn 10. Dla Wind Service Jełkaszew 11, Waluk 9, Żmudziński 8. Stan rywalizacji wynosi 1-1. W oglądanym meczu zmagania o miejsca 5-8 Leo GMK mierzyło się z Tartakiem Sekwoja. Tartak był zdecydowanym faworytem w konfrontacji z zespołem, który przystąpił mocno osłabiony. Już pierwsze spotkanie wygrała ekipa Tartaka Sekwoi. W drugim meczu wyrównane dwie partie. W trzeciej odsłonie i czwartej Tartak Sekwoja już zdecydowanie dominował i ostatecznie wygrał 65-47. Dla zwycięskiej drużyny Labuda zdobył 15 punktów, Leszczyński 12, Łastowski 9. Dla Leo GMK Pysz 15, Kaszuba 10, Grabski 8. Tym samym Tartak Sekwoja wygrywa 2-0 i walczyć będzie o piątą lokatę, a Leo GMK o miejsce 7. Faza playout, rywalizacja miejsca 9-12, Grubik Team mierzył się z Super Geo. Pierwsza kwarta zdecydowanie dla Super Geo, wygrana 20-11, później jednak zdecydowana dominacja Grubik Team. Zespół ten wygrał 3 kolejne kwarty i ostatecznie wygrał całe spotkanie 62-43. Dla Grubika Słomski zdobył 18 punktów, Cyrklewicz 17, Cyrklewicz 10. Dla Super Geo Deka 12, Mędrygał 11, Szubstarski 8. W tabeli rywalizacji o utrzymanie w dywizji pierwszej na czele Grubik Team z dorobkiem 23 punktów, 21 ma Surmet Koszalin, 19 Białogard i 17 Super Geo, usługi geodezyjne.
Przechodzimy do dywizji drugiej, tutaj faza playoff, półfinały. Ekipa Iron Weyre zmierzyła się z Przystankiem Drzewiańska. Pierwsze spotkanie wygrane przez Przystanek. W drugim meczu zespół ten dominował od początku do końca, wygrywając wszystkie kwarty i cały mecz 79-55. Dla zwycięskiej drużyny Parcheta zdobył 26 punktów, Trąbiński 15, Bober 15. Dla Iron Weyre Grabiasz 17, Knet 15, Felsztiger 10. Przechodzimy do rywalizacji miejsca 5-8 w dywizji drugiej. Tutaj Baumal składy budowlane mierzyli się z Kontrabandą. Pierwsze spotkanie wygrane przez Baumal, w drugim meczu Kontrabanda zdecydowanie zdominowała rywalizację. Wygrała pierwszą kwartę różnicą 3 punktów. W drugiej zwycięstwo Kontrabandy aż 16-1. Zespół ten wygrał kolejne 2 partie i całe spotkanie 82-31. Dla zwycięskiej drużyny Czerski zdobył 20 punktów, Górecki 16, Kordowski 12. Dla Baumalu Zawadzki 11, Wudarski 10, Zrojewski 4. Tym samym stan rywalizacji wynosi 1-1. Przechodzimy do dywizji trzeciej, tutaj rywalizacja o miejsce piąte. Sunset mierzył się z Amsport jedynaczki. Spotkanie od początku wyrównane, pierwsza kwarta remisowa po 11, druga dla Sunsetu. Trzecia zdecydowanie dla tej ekipy wygrana 12-2. W czwartej odsłonie Amsport jedynaczki starały się odrobić stratę, jednak rywala dogonić nie mogły. Ostatecznie Sunset wygrał 45-36. Dla zwycięskiej drużyny Laska zdobył 21 punktów, Kukiełczyński 14, Kasztelan 4. Dla Amsport jedynaczek Machnikowska 12, Pabisiak 9, Koszykowska 6. Kolejna seria spotkań w najbliższą niedzielę. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 12 od pojedynku Państwowa Straż Pożarna, Stosio.pl. To dywizja druga. W dywizji drugiej również mecz o utrzymanie. Fasolki mierzyć się będą z LKS-em Bonin. Później 3 mecze w Ekstralidze. O 14.20 NMC zmierzy się z Globe Metal, AZS Fans Veterans. Betomex z Volcano o 15.30. 16.40 to początek meczu Świętoń, CS Koszalin. O 17.50 mecz w dywizji drugiej, SKS Wicher zmierzy się z Baywatch. O 19.00 pojedynek o utrzymanie w dywizji pierwszej, Białogard zmierzy się z Surmetem Koszalin. I o 20.10 na zakończenie iTransfer.pl, Mikono Cersanit, mecz o utrzymanie w dywizji drugiej. Wszystkie spotkania odbędą się w hali przy ulicy Głowackiego. To wszystko w dzisiejszym magazynie Sportów Amatorskich. Zapraszam na kolejny w przyszłym tygodniu.